Witam serdecznie w Gręciku Sweta na osadzie. Widać dzisiaj sobota. Czy rzeczywiście jak winę, to jest sobota. No i dzisiaj jest żniwa na nowym polu. Tutaj jest jeszcze uprawiony, więc jeszcze mogę tędy przeskoczyć. Oczywiście zaraz sobie ustawię offseta, żeby nie było. No i dzisiaj koszę sorgo na nowym polu, które kupiłem w poprzednim odcinku. Na późniejszej części odcinka będę siadł tutaj rzepak pszenicę. Bo nie wiem, ile te żniwa mi zejdą. Więc sobie będę siał w kolejnym odcinku. Pierwszy raz sorgo na moim kanale. Znaczy na moim kanale. Na moim gospodarstwie. Już wiem, czego nie zrobiłem. A nie zrobiłem dokładnie tego. Czyli nie zapłaciłem za badanie gleby. Tu jest jeszcze moje nowe pole, więc to też trzeba zaraz zbadać. Nie by było. Myślimy nawet dość dobra. Nawet bardzo dobra by było. W sumie jakby był trochę więcej iłu, to by było jeszcze lepiej, no ale się da. Pól mam niewiele, jak widać. Więc żniwa tutaj bizonem będzie jak a akurat. Będę to w miarę szybko zgolić, bo to 5 metrów. 10 na godzinę. Więc dość szybko to powinno pójść ten sorgo. A ile tego sorga będę miał? Tego nie wiem. To jest loteria. Czy loteria? No to jest nie wiadomo, no i tyle. Oczywiście GPS-a bizon nie ma, więc się nie pojedziemy sobie na GPS-ie. No, a w kolejnym odcinku będzie chyba na obóz na rzepak i będę coś powoli musiał zbiorem soi, nie? Bo dzisiaj będę siał rzep pszenicę. Jedno pole na pewno zasieje, a czy więcej, to nie wiem. Jeżeli więcej, to ok, jeżeli nie, to nie. Może w kolejnym odcinku orkę tutaj zrobię po tym sorgu. Pomyślę, albo orkę zrobię, albo nie. Fajnie by było tutaj też sobie poorać sobie. To poorać. Czyli te dwa pola dosiać. Wtedy i wtedy sobie na jeszcze jedno odcinek do tyłu. Wtedy po sobie by musiała być szybko jakaś uprawa talerzówką i siać, nie? Kurde, no 60% z okrążenia. Już trochę jest. Ale będę w kółko kosił na razie. 2-3 kółka zrobię i kiedy jakoś się przetnę. Jest około hektara, więc fajne pole. Oczywiście jest czwartek, 15:47. Miałem tu już, powinno mieć 20 minut odcinka, ale myślę, że obiad był troszeczkę później i tak to wyszło. No i tak to wyszło, nie? Tak jak mówię. Szósty rok jest dopiero, a ty... Dobra, czas przytrzymam. Bo jak będzie padać tutaj, to wiadomo. Nie będzie fajnie, jak będzie padać. O, omijaka zrobiłem, ale to nic. Nie wiesz, jak będę paskami kosił tego skosza, jak nie, no to tam... Do kołem przejadę, jak nie kołem, to zostanie tu. 90% już. Dość daje te sorgo, szczerze mówiąc. ...95% już w kombajnie. Nawet ty, no daje to sorgo. Patrz, no już pełny kombajn, nie? A nawet dwóch kur nie zrobiłem. Więc coś będzie tego sorga. Jandra zasiemnika, no bo musiałem zrobić sobie na GPS-ie siebie, dlatego do Jandra zapiąłem, bo Jandra ma już antenę od Starfire'a, jak widać. No bo zostałem zrobię w kolejnym odcinku. Więc niestety muszę odczepić sobie rozsiać. Bo miały być nawozy w poprzednim odcinku, ale no nie wyszło.
Zabadzielę się zbudowała. No. Mam tylko jedną przyczepę, bo tamte sprzedałem. A, super zaprzepa jeszcze w ogóle odwrotnie sobie. Też dobrze, nie? W sumie sam ją tak postawiłem, to powinien się domyślić. No i dobra, i jazda po te sorgo raz, dwa. Bo tutaj się w pszenicy czeka. Raz, dwa, trzy lecimy. Ja lubię fleta na zasadzie nagrywać. Bo to fajna seria. Fajnie się gra. Nie znudziła mi się. Tu się tak fajnie robi wszystko, że... Co jest? Nic, ciuchy wyschły, nie? To dobrze. A ty nie miałeś paska z tym spodniem szarą wczoraj? Nie. One są takie już, że nie potrzebuję. No, to skryj. Skudajmy się, to skudajmy. No jo. No i dobra, jak powodzę sobie koszyk, no zrobię jeszcze jedno kółko chyba, żeby lepiej się nawracało. Nie. Myślę, że nie. No i tak to wygląda sobie z tej żniwa, sorga. Fajna robotka, ale później będzie jeszcze lepsza, bo będzie siedem. Na kolejny odcinek myślę, że tutaj obornik sobie rzucę. Chyba tak sobie zrobię, no, że obornik to zaoram. I tam dojdzie nawóz. Może w starszym czasu to jeszcze siebie pociągnę. Jak mi się wydaje, ale nie wiem. Bo najlepiej co by było zaś po soi. Może na wiosnę owiec, o. Tyle owsa. Zobaczę, pomyślę. O, jeszcze Żydę tam zrobiłem na karty. Ale chyba całe pole będę w koło kosił, bo fajnie się kosi na koło. Dość fajnie to pole ubywa w ogóle. Nie ma to tamto. No i tak dosyć fajnie to idzie, nie? Nie mówię, że nie. Na dwa razy. Poprzeczny był tylko w tym miejscu i widać ich. Całe dookoła, bo tu nie ma ścieżek, nic to wiesz. W przyszłości będzie tam jedza przeorana i będzie tam szóstką dołączone, więc będzie ciekawe pole. Fajnie się będzie w sumie to kościć. Czy będzie takie połączenie, tylko trochę szersze, bo tutaj będą ze dwa drzewka wyrąbane po lewej i ze trzy po prawej, nie? Żeby tak bardziej półokrągło było. Będzie luks, ja wam mówię. Teraz tak, chyba sobie nawrócę. Pojadę do góry i spróbuję na dół zjechać. Tam koło przyczepy. Wtedy powinien być już zbiornik. Jadę tak po łuku, no bo wiadomo, że po łuku jest najdłuższy przejazd, nie? Najwięcej daje. Po prostu i tyle. Więc nie ma lipy. Na 154 już jest. Czy uda mi się do 16 to skosić? Tego nie wiem. 6 minut sobie zostało na to.
Nie, no ładnie jest to odkruszone, ładnie. Ale 5 metrów header to robi robotę. A za niedługo, jak będzie nowy kombajn jakiś? Na przyszły sezon, tak myślę. Może dwa. Zależy, ile z tego mleka będę zarabiał. Myślę, że za sezon 2 już będę miał nowy kombajn. No to też już będzie fajnie szło, nie? Bo myślę, że tam już pod... Tam będzie z 7,5 metra header, coś tak już celuje, coś takie coś, nie? Teraz piątka, no przydałaby się szóstka, ale szóstka to będzie trochę przymała. Na tak dynamiczny rozwój, jaki ja tutaj robię, no to szóstka będzie przymała już. Bo ten ma 5,1, no to metr szerszy, no to za dużo by różnicy nie zrobiła, nie? A taki 7,5, może 7,7, zależy jakie tam są headery. Już byłaby gitara, nie? Jeszcze jeden zbiornik wejdzie pewny. Co jakby całą przyczepę z tego pola dał, to by było świetnie. To byłoby wręcz cudownie, by powiedział, a nie świetnie. Wiadomo, że jakby było więcej, to by było fajnie, nie? Ale... Ten to już musiał dwa razy jechać, to też. Chcemy dwa razy jechać, to też więcej pieniędzy, nie? Nie, na kolejny sezon na pewno będę miał na kombajnu, bo jak widzę, jak to daje. Teraz soi będę dużo do sprzedaży na czerwcu, więc. Teraz soi będę miał dużo do sprzedaży do czerwca, więc myślę, że nowy kombajn musi wjechać. My 7,5 metra header to już będzie robota robi, nie? Talerzówa i wszystko mam. Nie wiem, po oborniku chyba to talerzówu przeciągnę, bo to takie w sumie hondy duże, nie? To przydałoby się do talerzówu przeciągnąć. Niż to orać, bo na razu by zaorać to tak może być ciężko, się obornik tego. Teraz sobie chyba jednak to tylko ten. Ja sobie to talerzówą przelecę na kolejnym odcinku i tyle. Będę miał fajną rotę, będzie nawóz, talerzowanie i dalsze siebie, nie? Więc spoko robota będzie. Więc zobaczymy, jak to będzie szło. Nie, no zaraz będę kończył. Bo już ktoś przyjechał. Dobra, się tam później nagra. Siema, witam w kontynuacji tego odcinka. Jest sobota, 9 marca. Minęły dwa dni, ale ten odcinek jest na dzisiaj. Jest 11.38, więc na 13 go dostaniecie. Prawdopodobnie. Jak się uwinę. Tak. Dzisiaj na 13 go dostaniecie i tyle. Więc elegancko, nie? No, tutaj kończę zbiór Sorga. I zaraz przesiadam się na John Deere'a i... Zobaczę, tak chcę chociaż 10 minut jeszcze odcinka nagrać tutaj, z tych siebów. Bo w kolejnym odcinku będę tutaj, może zaraz ten kolejny odcinek nagram. Pomyślę. 80 fps mam w tej serii aktualnie, więc jest bardzo dobrze. 80, 90. Więc elegancko. No bo w kolejnym odcinku będzie tutaj obornik rzucany. Będzie to potem talerzowane szybko. No i... Czy jakieś siebie będą jeszcze? To nie wiem. W kolejnym odcinku. Fajnie by było po tym sorgu. Co jest zasiać, nie? Ale jakbym przeskoczył o jeden dzień. Na październik. Właśnie nie wiem. Muszę to rozkwinić, jak to zrobić. Żeby to było fajnie, dobrze i sprawnie. Tutaj całą przyczepę dało prawie. Będzie 14 ton z tego, co pamiętam. Albo prawie 14. I 13 coś. Więc to jest dość spoko plon.
Tak sobie liczyłem, że pewnie przyczepa uda. No i czy będę zjeżdżał? Nie będę chyba zjeżdżał bizonem, tylko go wysypię i zgaszę. Bo tak sobie myślę teraz, co zrobić. Bo w kolejnym odcinku tutaj będzie wapno. Znaczy wapno. Nie no, wapno jeszcze rok może. Jeszcze rok może poczekać. Nie po następnych zbiorach. Tutaj sobie jeszcze muszę offseta ustawić na 30 i można jechać. A na D2 pójdziesz? Pójdziesz. Na D2 pojedzie, dobra. Oczywiście na GPS-ie się je. No bo mam rzędy GPS-a, więc trzeba go chociaż raz użyć. Chyba będę walił bez poprzeczniaka, bo tutaj sąsiad ma wykopane. Tutaj ma sąsiad wykopane, więc chyba będę bez poprzeczniaka walił. Wiem, że ładnie by wyglądało z poprzeczniakiem, no ale... Widzicie, koło gospy mam 60 FPS-ów. Jeśli patrzę na gospę, to mam 58. Więc no spoko, spoko. Na Beleronie to zapomnijcie o tym, że mogłem takie coś mieć. Tutaj oczywiście musisz być poprzeczniak, no bo... No inaczej nie da rady tutaj nawrócić. No i też fajnie ten gender wygląda z tym siewnikiem, nie? Nie ukrywam, że nie. Przede wszystkim wziąłem go, bo chciałem na GPS-ie sobie posiać. To była główna taka zaleta tego John Deere'a. No wiadomo, czwórka jest trochę za słaba, nie? Do siewnika. A case? Na case to jest przyczepą, jak widzieliście. Trzeba to będzie w kolejnym odcinku wałować, więc może jeszcze wałowanie sobie dorzucę w kolejnym odcinku. To dzisiaj sobie zrobię... O, dzisiaj sobie zrobię siewy tych trzech pól. No a wtedy na kolejnym odcinku muszę obornik rzucić. Rzucić obornik, to talerzówką to zasiać. No też tam będzie pszenica, więc... To w tym na GPS-ie to mogę sobie jakąś fajną przecinkę zrobić, no ale już... Dobra, pojadę sobie raz przy razie, żeby nie było. 2 tony jeszcze w siewniku, więc no tam wiecie, na siodę. No na pszenicę trochę idzie w sobie, ale na rzepak nie idzie. To jest słaba ziemia, bo to jest chyba sanka. Tutaj będzie rzep, tu będzie pszenica i tu będzie pszenica. Jak na GPS-a przestało. Tutaj jeden przejazd, potem tam powinienem przejechać. Jakoś to wyjdzie, to się. Dobrze, to są małe pole, to przynajmniej w miarę szybko to idzie, nie? Ogarnianie tych pól, bo... Chyba na soję ja zrobię sobie ostatnie żywa tych mojego bizona. Bo już myślę, że czas będzie na nowy kombajn. Bo już tyle hektarów mi doszło i jeszcze będzie dochodzić. Że to już powoli czas. 3 sezony sobie pojeździł, nie? 3 lata sobie bizon pojeździł, więc coś tam sobie zrobił, bo tam 6 godzin prawie on nabity, nie? I coś tam sobie pokosił, jakby nie było. Parę fajnych odcinków z bizonem było, więc... Czas na coś nowego. Dobra, teraz muszę jechać tędy. Tak, muszę jechać tędy, żeby poprzeczniak zrobić. I od tego stogu wysiać to na równo. Nie wiem. No i do tyłu. Tutaj trzeba poprzecznik zrobić, tak jak mówię, nie? Tutaj tam do tego tutaj stogu się wyrówna i będzie ładnie. Wszystko zrobione. Poprzeczniaczek ładnie zasiany, więc można siać. Można robić dalej. Tutaj sobie już do końca przeciągnę tutaj tego ciew. Tutaj też może od razu sobie zrobię poprzeczniak. Tak sobie myślę, że chyba od razu tutaj walnę sobie poprzeczniak. Jakby się pytali, skąd mam taką teksturę, co miałem ten pol, no bo ja to
po odcinku dronami zaciągałem. Nawet widać to jeszcze niedoróbkę na brzegu. Ja to dronami po odcinku zaciągałem. Myślę, że dość spoko wyszło po dronach. Poprzecznik na 12 metrów to niepotrzebny, nie? Tutaj na 6 metrów by wystarczyło. No. Możliwe, że tą pszenicę od sąsiada kupię. No i dobra, tak to wygląda. 15 godzin by to się wnikać, więc na D2 na sobie daję radę. Pociągę do wyrzesz. Tararara. Dawaj, siej. 8 minut jest. No więc jeszcze jedno pole sobie zasieję. Na spokojnie. Może to większe sobie zasieję, bo tam na GPS-ie będzie fajnie się działo na tym większym polu. Ja to większe sobie zasieję, bo tam małe tą szóstkę sobie zostawię. A ten większy kawałek sobie zasieję. Tam gdzie łąka kiedyś była. Bo tam na GPS-ie będzie fajnie się działo. Jak widzicie, dwa przejazdy i zasiadę, nie? Bo jęczmienia już jutro nie możesz, nie? Z tego co mi się wydaje. No jeszcze jest tylko dzisiaj niestety. A, to pszenicę nawet w listopadzie mogę grać, więc no spokojnie. Bo wtedy może bym tą szóstkę zostawił. I bym to połączył. Już od razu. Właśnie no nie wiem. Albo nie, zrobię jeden sezon oddzielny po prostu i tyle. Czyli tutaj zrobię dwa jęczmienie. Tylko czy to wyjdzie? No wyjdzie, dobra, bo tutaj będzie jęczmień, bo już dzisiaj mogę siać, nie? A dzisiaj chciałbym to za ten. Bo dzisiaj jest wrzesień, więc mogę to siać, nie? Więc dobra, zrobię tu pszenicę i tutaj będzie jęczmień. I tutaj po tej soi będzie jęczmień. A tutaj będzie... A, to tam będzie jakaś pszenica. Wolne? Wolne. Rzucimy sobie na F2. Może F4 nawet. Nie da się w tym żadnym na GPS-ie dostać pięknego, nie? No i dobra, i jedziemy dalej. Tam było 0,6 hektara. Tu jest hektar jakiś, z tego co pamiętam, więc 1,5 hektara pszenicy będzie na razie zasiane. A tutaj może na tych dwóch polach. No i tutaj jest jeszcze pełno pól, nie? Więc tu i tutaj jęczmień. A tutaj może bym owiec zasiał. O, tu może owiec zasieje. Gdyby nie było głupie, nie? Też by to nie było głupie tam w sumie owca sobie zasiać. I chyba tak zrobię, no. Że te trzy pola sobie zasieję jęczmienia, a tam sobie walnę owiec na wiosnę i tyle. Kinze, czemu kinze? Nie wiem czemu kinze tu jest, ale okej. Może być. Dobra, siewnik do góry. No i ogień. Lecimy z tym wszystkim. Nie, no fajnie to idzie, nie?
Kto cię okradł? Ale elegancko to idzie. Nie no, specjalnie wziąłem te pole pod GPS-a, nie? Bo tutaj jest duży kawałek, więc tutaj się fajnie dzieje. Można sobie trochę pokręcić GPS-em, a tak to... Tam na tamtym polu w sumie jak siałem, to też można było, nie? To tam więcej kręcenia było niż siany, nie? A tutaj to zobacz, długa prosta i jak to idzie. Bez kombinowania. Ładnie to idzie. No i dobra, siewnik do góry, tutaj najedę poprzecznie, trzeba już robić później. Siewnik w dół. GPS i jedziemy dalej. No, hektar zasiany, więc... No, a w kolejnym odcinku co? John Deere będzie jeździł pewnie z rozrzutnikiem? Kubota pewnie stale żubą? Case trochę sobie nawóz posieje i jak starszy czas też się powałuje. Więc to sobie ambitny plan na kolejny odcinek, nie? Więc tak to wygląda. A dzisiejszy odcinek będzie na 14, to lecimy w stan. Zasiany, zasiany. No i to akurat mówię, ten kawałek zasieje to będzie akurat, bo to tam było 15 minut odcinka, to 14, coś takiego i teraz 14 to jest 26, no to akurat będzie 35 minut i tyle. Będzie trochę krótszy i... Ale też nie mniej treściwy, jak to się mówi. Teraz to na tym drugim kawałku to idzie, nie? Ale zaraz będzie klintor. Co ty gadasz? Interesujące. Dawaj, 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 dawaj. Nie no, fajnie to idzie te siany, naprawdę. Mi się zawsze się na GPS-ie podobało. 6 metrów to robota idzie, nie? Ale jak za niedługo będzie 8 metrów pewnie? Tylko, że to wtedy większy ciągnik musi być do 8 metrowego, nie? No to wiadomo. Wtedy już musi być coś większego, no bo tak to trochę ciężko. Przecież wiadomo, że mój żaden ciągnik 8 metrów nie pociągnie, nie? Siewnika. I też czy prawo 8 będzie, to już w ogóle. Czego ten Mazur jest idealny. Widzę, że dobrą pojemność ma, to jeszcze metry ma. Tylko, że trzeba poprawić, no bo wiadomo, nie? To jest stary ciemnik. No ale to nic nie szkodzi, że trzeba poprawić. Niby 22 hektary na godzinę mogę zacząć w tym zestawie. Tak teraz ja nic. A teraz widzę, że jeden przejazd i będzie... Dobra, może pojadę tędy, będzie lepiej. Może pojadę tędy i wyrobię te cycki dwa. Poprzeczankiem zagarnę to i tutaj długim przejazdem wrócę. A to jakoś wyjdzie, nie? A ten klin też powinien być raz, dwa zasiany. No i dobra, do tyłu. Dawaj, dawaj, dawaj. O, to chyba na dwa razy będę musiał tak trochę... No na dwa razy będę musiał, bo trochę za szeroko poszedłem z tym poprzeczniakiem. Miał być na raz, a jednak będzie na dwa. No dobra, trudno.
za szeroko poszedłem i tyle. Przez to, że ciemno było i nie widziałem. No bo tu jeszcze umiaki widzę co. Trzeba to jeszcze raz przeciągnąć. No i dalej, 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 już czas. Do tyłu. Właśnie nie wiem, czy jechać dalej siać to, czy kończyć już odcinek, no bo jest... Bo jest 12. Znaczy to nie chodzi, że jest 12, ale już... Jest 18 minut odcinka i tam było 13, no to już starczy. Ja na tym klinie muszę sobie miniaturkę jeszcze zrobić jakąś. Więc ja dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie trzymajcie się cieplutko, cześć i pa pa! No tak wam pokażę, na razie, do następnego, cześć.